Widzowie, słyszycie mnie? A wy tam mnie z wystaw musicie walić, kurwa, że wy takie bzdury pisaliście, że aż mi prąd wypierdolił na chacie. Sorry, wypierdala mi dzisiaj prąd na chacie. Słyszycie mnie? Dzisiaj prąd. Halo? A no. Mamy dzisiaj cały dzień problem z prądem. Dobra, włączam gierę jeszcze raz. Nie mieliśmy dzisiaj przez 3 godziny prądu, przez co nie wleciał materiał, a teraz mi też totalnie wypierdoliło prąd. Mam nadzieję, że w nocy się już to naprawi, ale zaraz zobaczymy. Wrócimy do Kurwa, ten typ, co napisał o tych Two Worlds'ach jako klasyku. Gadamy o klasykach, w które ludzie się nadal zagrywają z uwagi na to, że są dobre mechanicznie. I typ mówi, że fabuła jest ważna, po czym typ wywala Two Worlds'y. Kurwa mać. Nie dość, że typ wywala totalnie niszowy tytuł, to jeszcze wywala tytuł, który jest gówniany. Witam, cześć Mefistomat. Jestem. O, spamujcie F5, kurwa, może na czacie, nie wiem, chuj wie. Ale pizda. No niestety, bywa i tak, widzowie, bywa i tak. Aha, muszę powtórzyć ten dungeon, zajebiście. Ej, ale ja mam tak jakby jednego z trzech bossów zabitych. Gdzie ja tu byłem? Pamiętacie, gdzie ja byłem? O, jest wreszcie, pokazuje ci, kurwa, bossa. Za 26 minut będzie boss, guys. Będziemy szli na bossa. Podaję klasyki. Ale ja nie mówię, żeście podali klasyczne gry. To nie było pytanie. Tak jakby te wszystkie gry, które ty napisałeś, hrabie, one są klasykami i my w nie dalej gramy, bo one są dobre mechanicznie. Warcraft 3 jest, kurwa, świetnym RTS-em z idealnym systemem customowych map. Do tej pory, poza Dotą, nie dostaliśmy drugiego tak dobrego. Fallout 2 jest... ogólnie Fallouty są najlepszym RPG-owym systemem tworzenia postaci. Nie było, kurwa, gry nigdy z lepszym systemem rozwoju postaci niż Fallout RPG-owym. Uproszczonym, no nie? Nie mówię jakiś, kurwa... nie mówię o stricte przeniesionych 1:1 systemach z D&D, no nie? Co tam dalej dałeś? Heroesy, no Heroesy są, kurwa, strategią czasu nierzeczywistego, strategią turową, którą po prostu każdy lubi. Ludzie nie grają w Heroesy, bo ma dobrą fabułę. Disciples to samo, tylko odwraca formułę Heroesów w bardziej RPG-ową, nie? Ej, mi chyba znowu DLSS-a wyjebało, zaraz zobaczymy. Niektórzy to naćpani na tym, kurwa, czacie. Ale ja lubię prowadzić takie rozmowy, bo, kurwa, bo są proste do prowadzenia z takimi cymbałami. Tak, w dungeonach są nadal identyczne bossy. Niestety, to jest tak, guys, że wychodzi teraz nowy tytuł od Blizzarda. Blizzarda każdy zna, w Diablo prawie każdy gra. I każdy chciałby się, kurwa, wypowiedzieć, tylko, no jak widzicie, ludzie piszą takie, kurwa, bzdury. Że pała opada, kurwa. Jak ktoś napisał, że... Sacred jest klasykiem z uwagi na, kurwa, dobrą swoją fabułę. Sacred, kurwa, z uwagi na fabułę. Nie pamiętam dokładnie fabuły Sacreda, ale wydaje mi się, że opiewała się o po prostu zabijanie, kurwa, smoków. Chodzi ci, Gemis, o film czy o grę? Film, serial? A lubisz slashery? American Horror Story 1984. Fajny serial, slasher.
Ja nie lubię Sacreda. Za dzieciaka bardzo mi się podobał Sacred, właśnie przez to, że miał otwarty świat, że można było kurwa jeździć na maucie przez multum takich bzdur, no nie? Bardzo mi się za dzieciaka Sacred podobał, ale jak zagrałem... Ale jak zagrałem w Sacreda, nie wiem, 3-4 lata temu, to kurwa totalnie mi nie przypadł do gustu. Sacred jest, kurwa, ja z Sacredem... Ja też mówię cały czas o jedynce, pozostałe to już jest w ogóle patola. Z Sacredem jest, kurwa, taki problem, że on jest... On ani nie jest RPG-iem i ani nie jest hack'n'slash'em, przez co on ani nie jest dobrym RPG-iem, ani nie jest dobrym hack'n'slash'em. Jest takim, kurwa, dziwnym mishmaszem, no nie? Jeżeli nie polubisz tego, to możesz mieć, kurwa, problem z graniem Sacreda. Wiem, no, Barta. Już właśnie widziałem, jest teraz dodany do mapy. Ale co kurwa, tam muszę wejść w kolejkę do chuja? Potrafiłem na początek streamu? Nie, wypierdoliło mi stream, wiesz? Niestety w trakcie. Dobra, to ja wam guys powoli, bo ja ogólnie... Wydaje mi się, że widzowie, którzy mnie oglądają na co dzień, rozumieją dużo rzeczy, które ja mówię, ale nie wszyscy to pojmują. Tak jakby powoli zacznę tłumaczyć, kurwa, rzeczy, które mi się nie podobają w Diablo 4 całkowicie, no nie? Przede wszystkim zacznijmy od progresu postaci. Uważam, że jest bardzo ubogi. Moja postać od samego początku do teraz już ponad 20 poziomu, gdzie mam założone same legendarne itemy, ma ten sam typ gameplayu. I kurwa, giga mi się to nie podoba, bo w każdym poprzednim Diablo masz takie progi, masz to się po angielsku nazywa thresholdy, które działają w taki sposób, że... Sprzedam tylko giry i skończę tłumaczyć. Tylko zobaczyć coś mam kurwa nowego. Które sprawiają, że styl gry twoją postacią zaczyna się jakoś różnić. O kurwa, nowa broń. Załóżmy, grasz asasynką. Masz pierwszy poziom, bijesz tym, kurwa, kuhartem, nie? Wbijesz na asasynce poziom drugi, możesz wybrać sobie nową umiejętność, no nie? Co jest twoją nową umiejętnością? Twoją nową umiejętnością... Patrzcie, kurwa, 442 poziom itemu. Twoją nową umiejętnością jest ognisty wybuch. To jest pułapka, którą rzucasz i wybucha w małe małe. Masz nowy wachlarz speli. Masz nową zabawkę. Wbijasz level 6, dostajesz pułapkę, że rzucasz na ziemię. Taki kurwa jakby prąd, który tam leży przez kilka sekund i zadaje obrażenia. I możesz tak jakby, ta pułapka już nie działa instant, tylko tak jakby działa czasowo. Masz kolejną nową zabawkę. Jest poziom 12. Wbijasz pułapkę, którą możesz postawić na ziemi, która strzela 5 razy w interwałach sekundowych i zadaje i zaczyna zadawać dodatkowe obrażenie AOE, bo strzela takimi kurwa trójkątami. Wbijasz kolejny poziom, dostajesz Burst of Speeda na poziomie 6, który zwiększa szybkość twojego biegania. I takich rzeczy jest po prostu kurwa multum. I na jaką klasę jakie klasy post... O kurwa, amulet. Legendarny. Jakiej klasy postaci byście nie wiem, gdy zadajesz jakiekolwiek, zyskujesz premię do pancerza na 4 sekundy, kumuluje się. Ej, kurwa, ja mam to na innym przedmiocie. A pytanie, czy to się będzie stakowało. O kurwa, pytanie, czy to się będzie stakowało. I na każdej klasie postaci masz takie progi bardzo istotnych dla ciebie power-upów. Czegoś, co nagle wbicie jednego levela potrafi czasem podwoić siłę twojej postaci, no nie? Masz 6 poziom nekromantą, dostajesz nowego golema. Praktycznie co poziom na początkowych levelach nekromantą dostajesz nowego szkieleta. Za każdym razem, gdy level-upujesz, widzisz, że coś się zmienia. Czujesz progres twojej postaci, widzisz, że twoja siła się zwiększa.
Barbarzyńcą dostajesz skok, przez co się szybciej przemieszczasz, dostajesz frenzy, dostajesz whirlwinda, takich rzeczy jest multum. Paladynem dostajesz nową aurę, dostajesz zapał. Wiecie, o co chodzi? W chuj jest tego po prostu. Do tego każda klasa na 30 poziomie ma po prostu takiego kurwa gimmick skilla, że najczęściej całe buildy są oparte o tego skilla. Dajmy na to, masz Frozen Orba na czarodziejce, masz kurwa Hurricane'a na druidzie, masz Whirlwinda na barbarzyńcy, masz Bone Spirita i no kurwa, tak jakby gdzie nie popatrzysz na tą grę, tam masz odpowiednie progi, w których widzisz bardzo duży progres twojej postaci. Jak to wygląda w Diablo 4? W Diablo 4 wygląda to w taki sposób, że ja wbiłem i dostałem pierwszy spender na samym początku, który, nie oszukujmy się, to jest kurwa mój skill. To nie jest kurwa skill, to jest zwykły atak, którego jak używam, ładuje mi kurwa energię. No sorry, nie, kurwa nie nazywajmy tego skillem. To jest inna animacja ataku. I mam drugiego skilla, który jest moim spenderem. I spender wygląda w taki sposób, że bije w takim małym kliwie. I przez 14 poziomów mojej postaci miałem dostęp tylko do tego. W pewnym momencie dostałem nowego skilla, bo odblokowałem sobie kurwa w drzewku i dostałem kurwa odskok. I mam odskok na mojej postaci. Fajnie, przydatny kurwa skill. Mam obecnie poziom 22. Co mi kurwa do tego doszło? Rzucanie trapa na ziemię. I nakładanie poisona na bronię. Przez co mój gameplay nadal całkowicie wygląda w taki sposób, że spamuję lewy przycisk myszy i jak mam energię, klikam prawy przycisk myszy. That's it. Na walkach z bossami mogę sobie rozrzucić trapa, ale tak naprawdę to by było wszystko, jeśli chodzi o jakąkolwiek unikalność mojego buildu. Ja nie dostałem żadnej kurwa ciekawej zabawki, nie dostałem nic ciekawego, co sprawia, że chce mi się grać dalej. Jak patrzę na mój build, to najgorsze jest to, że ja nawet nie widzę kurwa nic innego, co mogłoby być w tym buildzie ciekawe. Po prostu kurwa tego nie widzę. Co mamy dalej, guys, kurwa, takiego co mi się giga nie podoba? System zakładania przedmiotów i kurwa statystyk. Bardzo często, i to kurwa większość RPG-ów ma coś takiego, że są po prostu statystyki, do których dążysz, no nie? I, no nie wiem, masz na przykład stary w Neverwinterze, kurwa, buty z klasą pancerza. No i kurwa, ciężko jest zdobyć inne lepsze buty od tego. W Diablo masz na przykład buty, które dają ci faster runu i buty, które dają ci, nie wiem, resisty. Są konkretne elementy pancerza, na których często szukasz po prostu ważnych statystyk. Bardzo często jest tak, że, nie wiem, grasz klasą magiczną i znajdziesz na początku gry różdżkę albo kurwa jakiegoś staffa, jakiś key, który da ci na przykład plus 2 do twojego skilla albo zwiększy ci cast time i nagle się okaże, że to jest broń, której ty będziesz bardzo, ale to bardzo długo używał. Co mamy w Diablo? Item power, kurwa. Wszystko skaluje się z weapon damage'em. Kurwa wszystko. Tu nie ma miejsca na to, że zrobisz sobie kurwa build przy użyciu jakiejś innej broni, bo ma jakiś, nie wiem, konkretny kurwa gimmick albo inną jakąś taką pierdołę. Nie, to nie zrobisz kurwa Rift Assassinki na przykład. Nie zrobisz kurwa takiego buildu. Bo masz item power. Najlepsza broń jest ta, która ma najwięcej obrażeń. I chuj w to. Nawet jeżeli inna broń będzie miała jakąś ciekawą, inną statystykę, w której mógłbyś pomyśleć sobie, że byłaby dobra do określonego typu buildu, no niestety, nie będziesz w stanie jej użyć, bo kurwa miecz, który znajdziesz za 5 leveli, będzie miał kurwa 500 item powera i będzie po prostu kurwa silniejszy. Do tego gra skaluje się w tak totalnie absurdalny sposób jak gra mobilna, że nigdy nie wiesz, ile zadajesz obrażeń. Ja zadaję mobom kurwa 340 obrażeń, w sensie ja mam 340 mocy ataku. Moby bije kurwa czasami po 20, a czasami kurwa po 500. Do tego mam jakieś kryty. Moja broń ma niby obrażenie 107 do 161. Ja nie wiem kurwa po ile ja biję. Ja nie wiem ile ja biję left clickiem, ja nie wiem ile ja biję right clickiem. Czy ja mam to gdzieś kurwa napisane? Oczywiście, że nie. Bo jedyną wytyczną tego, ile moja postać bije, jest kurwa moc ataku. To jest jedyna statystyka, na którą ja muszę patrzeć. Nie patrzę na to, czy mam kurwa jakiś większy attack speed, ja nie muszę sam badać frame'ów, ja nie muszę sam czegoś przeczytać, ja nie muszę sam czegoś zauważyć. Nie, ja patrzę kurwa na to, ile ja mam mocy ataku.
To jest totalna kurwa bzdura. To tylko, no właśnie, no to jest kurwa tylko beta przecież, nie? To jest kurwa beka, nie beta. Ciekawy jestem, czy ja będę musiał przechodzić przez ten segment fabularny na drugiej postaci. Serio, strasznie jestem kurwa ciekawy. Mnie na przykład obecnie napierdalanie tych mobów, szczerze mówiąc, kurwa nudzi. Nie widzę tak jakby w tym nic ciekawego. Nic kurwa się tu nie zmienia, no nie? I ktoś może powiedzieć, że kurwa, teoretycznie w Diablo 2 co siedzisz? Siedzisz i robisz kurwa balerany albo mefrany. W Diablo 3 siedzisz i robisz rifty. To problem jest kurwa taki, że w Diablo 2 musisz kurwa zbudować postać na tyle silną, żeby w ogóle to móc kurwa robić. Jest grą, która owszem, nie ma żadnego endgame'u. Ale cały fan z gry polegał na tym, by stworzyć build, który jest faktycznie w stanie przejść ten kurwa endgame, bo świat się nie skaluje z tobą. Jak jesteś debilem, to nie będzie dla ciebie kurwa łatwiejszy. A w Diablo 3, kurwa, te buildy się chociaż ze sobą jakoś zazębiają i są faktycznie przyjemne do grania. I napierdalanie tych ogromnych patrzyk mobów swoimi totalnie kurwa OP skillami jest aż przyjemne. Tutaj klikam lewy albo prawy, klikam generator albo spender, generator albo spender, generator albo spender. Czuję się jak grałbym w jakiś kurwa hero clickera, serio. Czy ten Agdy jest taki kurwa bez duszy? Jest chuj bez duszy, ten otwarty świat jest totalnie zjebany. W Diablo zawsze każdy akt miał jakiś tak jakby taki motyw przewodni, kurwa. Czułeś całkowicie inny klimat, nie? A tutaj, no nie wiem, kurwa, dziwne to było. To jest produkt, kurwa, robiony typowo pod casuali, pod normików. Nie wiem, ktoś tam wcześniej pisał, że... No, gra jest, kurwa, spoko, ma fajną fabułkę i w sumie jak dodadzą... Takie sezonowe mechaniki spoje, to będzie kurwa dobra. To jest kurwa ciekawy komentarz typu Copium. Gra jest kilka lat w developmencie, może dodadzą kurwa ciekawe mechaniki do niej, będzie dobra. No jest hack and slashem, ale ma kurwa dobrą fabułkę, to się kurwa liczy. Po prostu ilość sezonowców, która się kurwa wypowiada teraz na takie tematy. Tak bzdurnymi argumentami, które da radę odbić w sekundę, to jest kurwa szał pał w chuj, nie? Ja bym chciał sobie zobaczyć, czy kurwa... Ktokolwiek, albo czy jakikolwiek na przykład... Dobra, kurwa, guys, ja wam powiem tak. Uwierzcie mi, że kurwa każdy... Może kurwa nie każdy, ale że multum osób szuka gry na kurwa dłużej. Multum osób, multum kurwa streamerów, multum osób, które faktycznie teraz gra w gry. Są ludzie, którzy przez duży czas byli przypisani do jakiegoś poszczególnego tytułu. Do WoWa, kurwa, nie wiem, do Poe, do Doty, do Warcrafta, do innych takich kurwa bzdur, no nie? Tak jakby kultura graczy związanych z kompetytywnością i z grami multiplayer jest ogromna obecnie, jest ogromna. I my nie mamy dobrego tytułu, na którym chcemy osiąść. Zobaczcie, kurwa, ile osób streamuje obecnie na Twitchu, kurwa, Diablo. Czy sądzicie, że, kurwa, ci ludzie streamują to dlatego, że po prostu chcą to przestreamować i mają to w piździe i zaraz pójdą dalej? Nie, ci ludzie liczą na to, że ta gra będzie dobra. Ci ludzie liczą, że to będzie kolejna, kurwa, gra, na której oni będą mogli siedzieć i non-stop budować swój, kurwa, content.
Wiecie, jaki procent z nich, kurwa, będzie finalnie grał w tą grę za, kurwa, 3 miesiące po jej wyjściu? Kurwa, pewnie nikt. Tak wam powiem. Pewnie, kurwa, nikt. Bo ta gra nie ma kontentu. O, znowu, kurwa, ten sam boss. Ja biję trzeci raz, kurwa, tego samego bossa z rzędu. Zajebcie mnie już, kurwa, błagam. Ale kurwa, kazak chuj. Minoret. X1. Ale kurwa, to było dobre. Gdzie na minoret za suba Stitch Prima? Świetne są też komentarze, że gra, że to jest gra od Blizzarda, więc jak wyjdzie z bety, będzie kurwa dobra. O, idziemy tam, idziemy na World Bossa. Minęło od 15 lat, Blizzard nie wypuścił żadnej dobrej gry. No tak, no kurwa, bo ludzie ludzie są nieświadomi, kurwa, tego. Ludzie żyją takim kopium. Większość graczy to są guys, kurwa, casuale, co grają, kurwa, 3 godziny tygodniowo w gry. No, od czego wy, kurwa, oczekujecie od takiego przeciętnego, kurwa, Mirasa, co... Raz w życiu, kurwa, 15 lat temu przeszedł Diablo 2 i myśli, że jest, kurwa, dobry i że się zna na grach, bo obejrzał, kurwa, nie, materiał stary MKRR-a czy coś. I nie jest w stanie sam budować swoich poglądów i swoich argumentów, tylko powtarza, kurwa, papkę, którą zasłyszał w sponsorowanym materiale przez, kurwa, dewelopera. No proszę was, guys. Czego oczekujecie? Taki casual nie widzi tego, że to jest 10 raz ten sam boss, bo gra, kurwa, godzinę dziennie i zrobi jednego takiego dungeona w ciągu wieczoru, kurwa, wiesz? Więc w momencie, w którym ludzie grają w gry z o wiele... tak jakby w o wiele krótszych interwałach, nie interwałach, o wiele krótszych sesjach, te mają mniejsze predyspozycje do zauważenia powtarzalności. To już nie są, kurwa, te czasy, gdzie gdzieś się optymalizuje gry. Teraz każesz graczowi włączyć DLSS-a i masz to wypierdolone. To tak wygląda, że mamy zajebistą technologię, która za pomocą sztucznej inteligencji jest w stanie nam upscalować tekstury do, kurwa, HD albo Ultra HD, kurwa, 4K. Z totalnie gównianych tekstur, dzięki czemu możemy mniej rzeczy w pamięć naszej grafiki ładować i gry działają płynniej, tylko deweloperzy zamiast użyć tego, by robić gry, które są nasycone większą ilością szczegółów i lepiej wyglądające, to stwierdzają, że będą robić gry, które wyglądają dokładnie, kurwa, tak samo jak te poprzednie, tylko z tym wyjątkiem, że nie będą ich teraz optymalizować, bo ludzie to sobie sami zoptymalizują DLSS-em. Tak to wygląda, guys, kurwa, obecnie. Wiecie?
kiedyś, jak dostawaliśmy nową technologię, to ludzie zastanawiali się, kurwa, jak można ją wykorzystać, by stworzyć lepszą grę. Teraz ludzie, kurwa, zastanawiają się, jaki jest kolejny krok, którego nie muszą podejmować, by stworzyć grę tymi samymi kosztami. To akurat fajnie w chuj wygląda, mi się podoba. Kiedyś dostawaliśmy wpierdol od rodziców i się z tego cieszyliśmy. Tak było, tak mówił Jakub Czarodziej. Ile mam weapon? 276 item powera, guys, mam kurwa na kuszy. Może bym z powrotem wrócił do jakiegoś buildu pod kuszę, bo ten już mi się znudził po kurwa 3 godzinach grania. Było nas 11, mieszkaliśmy w jeziorze. Ej, kurwa, mam nową specjalizację. Atakuj naznaczonych wrogów, aby naładować wewnętrzne spojrzenie. Kiedy pasek postępu się wypełni, zyskasz nieograniczoną energię na 4 sekundy. Nie, ja wolę tych podarodkowe efekty. Kurwa, patrzcie, specjalizacje to są niby takie gimiki, kurwa, ale... Daleko jest im, kurwa, do bycia fajnym gimikiem. Chili na następny dzień jest jeszcze lepszy niż świeże. Kurwa, wy zaczęliście to chili robić, nie? Jak ja tak o nim opowiadałem. A kurwa, najebaliście tam kuminu rzymskiego? To jest jeszcze mega ważne do chili napierdolić kuminu w chuj. Ale no, chili jest dobre na następny dzień. Tylko jeszcze do koloru, bo nie ma smaku, no. No, bo chodzi o to, że pomidory są takie kwaskowe, a czekolada to fajnie zagęszcza i... Nie no, jej się daje, no tak trzy kurwa kostki, nie? To tak od 3 do 6 kostek, zależy jak dużą porcję robisz. No jak dodajesz pół, to dodajesz za dużo. Ile dodajesz jej? 2 paski max. 5 kostek. To nie dodajesz jakoś za dużo. A nie wiem, jak dużą porcję robiłeś. A ile dajesz fasoli? Dajesz puszkę pomidorów, 2 puszki fasoli? World Boss, ośmiu typa. No, sharding. O, patrzcie, typ na World Bossa na 7 poziomie se może przyjść i wyjebane, nie? Kozieradka? Kurwa, kupiliście kozieradkę? Zajebista daraz kozieradka, nie? 3 puszki fasoli, puszka pomidorów plus słoik przycieru własnego. No to kurwa, to nie dodajesz za dużo tej czekolady. Dobra, World Boss, widzowie. Odsłonił go ktoś. Nie mogę go bić, kurwa. Ej, patrzcie, kurwa, jaką mam kamerę, ale jaja! O kurwa. Ty, bo na mnie jest, ja nie mam pot. O kurwa. Oj chuj, wyjebałem się! Nie, to trzeba stać przy nim, kurwa. Nie mów, że i nie ma żadnego penalty, jak się wypierdolę. Aha, nie ma żadnego penalty, mogę się wypierdalać ile chcę. Napierdalajcie go, guys!
Ej, ja te skille mam takie kurwa przelagowane, że nie ma możliwości cancelowania animacji, czujcie? Ja odskakuję z takim delayem, bo jestem przyklejony jeszcze do niego. No kurwa, jego nikt nie bije, nie? Widzowie, kto jest w grze, komu zapkę do party wysyłać i biegnie. Kurwa, jego nikt nie bije. Ej, to kurwa, ale to jest głupie, to trzeba przy nim stać. Nie no, kurwa, my przez 5 minut nic obrażeń nie zadaliśmy. Aha. Kurwa, zonshotował mnie nagle. Kurwa, nic nie bijem, nic. No to fajnie, kurwa. To jest World Boss, gdzie się wrzuca tak naprawdę, kurwa, do walki z trzema innymi randomowymi graczami. Niezły, kurwa, World Boss. Się nazywa World Boss, to ja bym, kurwa, oczekiwał, że... Guys, serio, będzie tu w chuj ludzi, nie?
can't do that here. Tak, mikrotransakcje są schowane na czas bety. A ja mnie dało do kurwa innego Sida teraz chyba. Ej, przecież są inni graczy tu kurwa. No to można innych graczy podnosić. Fajne. Nie. Kurwa, nie warto, że go zabijamy. Jak się wyjebał. Za mały chyba noga jest ten. Za niski power item, power level.
Kurwa, ale widzowie, czy zabijanie World Bossa finalnie jest kwestią tego, na jakie party kurwa trafisz do chuja? Randomu? W Diablo Immortal też tak było? Fajnie. Nie grałem w Diablo Immortal nigdy i nie zamierzam. Ty, nowy atak kurwa się pojawił. Good job, guys. Masno, kurwa. Następnym razem trafię na chyba jakiś lepszy, kurwa, team. Nice, nice. To było, kurwa, dobre. Item poweru było za mało, guys. Chyba jeden do nas do... Ty, a to oznacza, że to mi kurwa nie działa teraz? Chyba tak. Co mam na pancerz? 5 do zdrowia. Generowanie bariery. Greetings. Dobra, może guys zagramy teraz ranged buildem, co? Not in town. Co wy kurwa na to? Zmiana buildu na ranged. That's good salvage. Come back if you need work. Mele do cipy, no. Ogólnie wydaje mi się, że są takie... Refunduj wszystkie. Widzowie, robimy build. Słuchajcie, co mam do wyboru? Rzucasz ostrzami na niewielką odległość, zadając 74 obrażeń, co trzecie użycie spowalnia. Wypuszczasz strzałę, która wyszukuje wroga i zadaje mu obrażenia i ma szansę na kryta. Zadaje więcej obrażeń niż to. Albo wystrzeliwujesz strzałę, która co trzecie użycie odsłania wroga. Odsłonięcie otrzymują 20% więcej obrażeń. Ale co tu mamy? Co trzecie użycie rykoszytuje maksymalnie 2 razy. Krytyki zawsze rykoszytują. Powoduje ciśnięcie 3 ostrzami na obszar w kształcie wachlarza. Każdy z nich zadaje 35% podstawowych obrażeń od rany kłutej. Wróg trafiony 2 ostrzami staje się odsłonięty na 2 sekundy.
Zwiększa obrażenia otrzymywane przez wroga od twoich trafień krytycznych o 5% na 4 sekundy. Rykoszytuje. Ja bym chyba w to poszedł. Żeby odbijało. Jak jest więcej niż jeden target. Niech odbija. Co teraz? Jaki spender? Przybijający strzał, która przebija wszystkich wrogów w linii prostej. Wystrzeliwujesz 5 strzał, które rozchodzą się na boki. Czyli cleave. Kurwa, no przecież to jest ten skill i ten skill to jest to samo, kurwa. Albo szybki ostrzał. Chyba szybki ostrzał. Mamy jakieś pasywki do wyboru. Obrażeń z bliska, redukcja zmniejszona, nie. Gdy kryty, to dostajesz heala. Ma szansę na trafienie krytyczne zwiększone o 5%, maksymalnie do 40% w przypadku 8 strzały. Zadaje obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 30% po wykonaniu odskoku. To jest odskok. Zyskujesz 15% energii za każde użycie umiejętności, kiedy szybki strzał zada odsłoniętemu wrogowi. Ale ja nie mam kurwa odsłonięcia, więc muszę iść w to. Ta, no, Quersik, zaraz się switchujemy, będziemy oglądać High League, no. Kusze, obrażenia od trafień krytycznych są zwiększone, dawaj. Pędzisz naprzód. Obrażenia od trafień krytycznych. Po oszumieniu wroga. Po odrzuceniu lub powalenie zyskujesz zwiększoną szansę na zadanie mu kryta. Co dalej mamy? Trująca pułapka. Do dupy, kurwa. Użycie umiejętności z czasem odnowienia zwiększa twoją szansę na unik o 3%. Szybkości ruchu. Kiedy masz aktywne cienie co najmniej 2, zyskujesz prędzej 10% szans. O, to. I szansa na kryta. 10 kryta mi to daje, okej. I teraz nasycenie cieniem. Zakażają wrogów i zakażeni wybuchają. No to nie, chuj w to. Albo nasycenie trucizną. 6% więcej obrażeń. I więcej odsłoniętym. Jezu, ej kurwa, no to nie idzie ni chuja z tego buildu wytelepać. Się mówi, z chuja mąki nie wytelepiesz. Dobra, mamy nowy zestaw skilli, widzowie. No będzie Optimus, no. Cześć Seba.
Poczekajcie, muszę wydobyć aspekt z hełmu. Wydobądź aspekt. Ja mogę ten aspekt teraz kurwa nałożyć na coś? Mogę. Mogę wziąć przedmiot. Mam na przykład buty z movement speedem i mogę na nie nałożyć stary aspekt. Nie mogę. A na broń? Mogę. Dozwolone. Szybki ostrzał ma 15% szans na odbicie się. O kurwa, dobre. A z kodeksu potęgi? Wymaga 11. Kurwa, nie, to nie nałoży na to. To muszę, guys, dorwać jakąś kuszę dobrą. No, super to Diablo. Kurwa, nie mogę się doczekać, aż wydam na to 400 zł, guys. Can't do that here. Be wary on the road. Dawajcie, idziemy zajebać jakiś dungeon. Tylko nekromanta, czarodziej, barbarzyńca, druid. O, dawaj, tu idziemy. Tam jest dla mnie jakaś. Not in town. Idziemy. Jakbym to kupił, to bym to kurwa refundował. Oho, już. Dobra, zaczyna się dziać to co poprzednio. I chuj wie co się dzieje, nie? Gra weszła w Braindead Mode. Uwaga. I teraz patrzcie kurwa na to. Gra nagle zaczyna Bitcoina kopać. Gra nagle zaczyna kopać Bitcoina i w ogóle Diablo nie zużywa nic GPU. Wszystko jest do OBS-a nie przypisane, nie? No pewnie, że ta gra w chuj ramo zasysa, bo pewnie tak jak Warcraft 3 jest napisana na kurwa Chromie, nie? Chyba teraz z moim netem jest problem. Tak, no z netem kurwa jest problem. Jebać mnie, no jebać cię. Ale kurwa... Star odpierdala nagle, nie? To jest tak, ta gra wchodzi w takie momenty... Braindeada. A wejdźmy z niej i wejdźmy do niej ponownie. Kamerka też przycina. No kurwa. Jak stary gra mi zawiesiła całego jebanego peceta, bo nagle zużywa 100% GPU, to kurwa nieważne. To nie dziwne, że cały OBS kurwa też tnie, nie? Nice.
Wy mnie słyszycie? Co? Halo? Halo? Nice. Widzowie, wy mnie słyszycie? Fajna gierka w chuj. Ja pierdolę, kurwa. Słyszycie? Dobra. Jak duży macie delay?